Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom to Crowns Deadlands. To jest nasza trzecia, nie czwarta wyspa, ale my na nią nie idziemy. Właśnie przed chwilą już chciałam kliknąć, że na nią lecimy, ale nie, nie lecimy na nią absolutnie, nie zimą. Lecimy na pierwszą, ponieważ mamy tutaj ulepszenie łuczników. No i coś jeszcze, w sumie jeszcze jakiegoś mounta, to może zmienimy sobie. Pierwsza, pierwsza. Zobaczymy, jakie straszne zniszczenia tutaj się nam zrobiły. No właśnie, statek. Trzeba odbudować. A lot of time has passed and we must rebuild. Tak tam było? Nie wiem, nie zdążyłam przeczytać. Ale widzę, że to były nasze mury na lewo tak wysunięte. Ta pierwsza wyspa była dosyć duża. Też z tego, co pamiętam. Możemy zaznaczyć już, żeby sobie zbierali. Zresztą tutaj trochę trawki jest. Może tam coś skubniesz, nie? Tutaj widzę, że miałam mury. Wiecie co? Na tej wyspie jeszcze zimy nie ma. Widzę, że oni tutaj w polu jeszcze sobie coś grzebią. No to nie grzebią. Coś tutaj się jeszcze im chyba pokićkało. No bo krzaki zimowe są. Aha, tutaj sobie nie, ty tutaj sobie ulepszasz. Dobra. Oj, my tu mamy kupca jeszcze. Czekaj, panie. No właśnie. Spod bazuchy mi tu wyciągnął jeszcze kilka groszy. My tutaj sobie ludzi pobierzemy. O, z prawej strony jak to wygląda? Oj, kiepściutko, kiepściutko. Domyślam się, że też byłam przesunięta bardziej w prawo. Chyba aż za was i za was. Tylko czy mi tutaj ktoś zdąży dobiec? A może nie byłam? Nie byłam? Chyba nie byłam. Ojej, jak to ponuro. Tylko, że ja jestem ciekawa, jak to tutaj... Nie no, zdecydowanie nie byłam, ale... Aha, tutaj mamy... Tą stronę mamy zniszczyć, okej. Okay. To ja się zamieniam. Prawą stronę niszczymy i tylko w sumie jeden atak i tyle. Ale my jeszcze główną bazę mamy nie rozpoznać. Ja się tu naprawdę nie przesunęłam? Może chciałam? Was? Was zbudowałam za domem? Znaczy poza... No dobra. Niechaj będzie. Skoro tak jest, wszystko można poulepszać, ale... Dajmy im chwilę. O właśnie. Bo tak, bo my przede wszystkim to będziemy chcieli też ulepszyć tu. O, wy sobie tutaj budujcie. Nasza ekipa sobie postrzela. Jaki jasny księżyc, ale mega to wygląda z tą poświatą. Taki zimowy pewnie, co? Ej, ale atak jest już troszkę... O kurczę. Moja korona, co tu się dzieje? Ej, co tu się wydarzyło w ogóle? Co tu... What the... Jeszcze psami zrąbał! Co tu się właśnie wydarzyło? Bo ja wam powiem, że ja nie wiem. Ja absolutnie nie wiem, co tu się teraz wydarzyło. Dobra, koleś, dawaj kasę.
Zmietli mnie po prostu, ledwo przyjechałam. Czekaj, nie, budowniczowie przecież. Zaraz, halo, tu trzeba budować. Co tu się wydarzyło? Dawaj kasę. Ja cię kręcę. Dobra, ja muszę ratować tych ludzi, co tam mi pouciekali. Nie wierzę, nie wierzę, po prostu nie wierzę, co się tam przed chwilą wydarzyło. Ale początek, nie no, początek jest mega, nie, muszę przyznać. Gdzie jest ten od kasy? Chłopie, dawaj mi te oszczędności tutaj. Po z lewej strony chyba też nas widzę zmietli. No właśnie. Przecież tutaj też trzeba odbudować. Ale jajca. Jak berety. No i co? Idzie kolejny atak i znowu mnie zmiotą. Możecie to wszystko kamienne zrobić, tak wiecie, żeby... Gdzie jest? Dawaj kasę, chłopie. Więcej. Kasę dawaj! Lecz, z której strony tam mówisz, z lewej jeszcze lezą. A ja z prawej dalej mam nieulepszoną. O nie. Tyle co odbudowałam. Z lewej mi się chyba udało, chociaż nie wiem, czy oni tam zdążyli nawet to zbudować. Aż się boję. O kurde. No to się wpakowała, muszę przyznać, niesamowicie. Jest wyzwanie. No ale okej. Gdzie lecisz? Proszę tutaj zbierać pieniążki. A czemu to jest drewniane? Myślałam, że ja to ulepszyłam już. Czy ja tu katapulty nie mam? Oj, ta lewa strona znowu. Jesteśmy trochę... Jakby to ogarnąć? Jak ta prawa strona? Oczywiście, że prawa strona nie przetrwała. Ale tutaj jest na szczęście dosyć blisko. Aha, no ale... Że ludzie mi pozabierali. Rolników pewnie? Dobra, damy radę. Odbudujemy sobie to wszystko. Widzę, że ze skarbca ubywa mnie za ulicę. To ja zrobiłam, przyjeżdżając tutaj. I to jeszcze w zimę. Dawać te mury kamienne.
I tam też mury kamienne po lewej stronie, poproszę. Czy wy możecie na coś polować? Bo tak trochę brakuje mi pieniążków. O, dziękuję. Dobra, młotkowych widzę, że mam wystarczająco dużo. Ale to panowie tutaj proszę ulepszenie. Rachu ciachu. Wy nie macie na co polować. Zdecydowanie ulepszenie. No wiecie, nie ma katapulty, to jest też ból. Jeszcze raz bym wam dała. A, jest katapulta. To bardzo dużo zmieni. Ej, chłopaki, a gdzie widzicie? Ci też tam mogą dziabać. To ze dwóch niech dziabie. Ej, ale wracajcie na lewo, halo. Halo, halo. O, co za gamonie. Lewa strona myślę, że jest na razie ok, a ta prawa? Dzięki. Dzięki, przyda się, naprawdę się przyda. Upolowaliście coś? Tak. Jajco. Upolowaliście. Że postawię już jeden do przodu. Muszę jak najszybciej przesunąć te mury w prawo i zbudować katapultę po prawej stronie. Chociaż tam może mur chociaż to, no nie, to nie ma miejsca. No dawaj, 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 dawaj jeszcze tego kupca, bo on tu zawsze jakieś kilka groszy przyniesie. Dasz mi jeszcze oszczędności trochę? Wiem, że niewiele już zostało. Ja to wiem. Dobra, gdzieś tu mogę przenieść. Kurde, nigdzie, dlatego ja się tu nie przeniosłam. Tu jest mur. Dobra, kupiec. Sorry. Sorry, batory. No tu się też mogłam przenieść, ale... Taki chyba był plan w ogóle, żeby się tu przenieść. Ale na razie nie będziemy aż tak kombinować. Możesz jeszcze raz się załadować i do nas wrócić? Chyba już nie. Dawaj, dawaj, ścinać, bo my tu musimy mury jeszcze kamienne zdążyć zbudować. Chyba zniknie już kupiec. A jeszcze zdążył raz, dobra. Elegancko. Połowa dnia już, a ja dopiero pierwsze mury stawiam. Damy radę. Wierzę w nich. Tylko jeszcze niech ekipa tutaj pilnująca przyjdzie. To już w ogóle by było super. Niestety nie stać mi na razie na ciebie, kolego. Musisz tutaj poczekać. Byśmy prawą stronę sobie wyczyścili, zapuścili atak, to już byśmy mieli z głowy, ale... Dobra, i tu jest balista? Tu jest balista.
proszę ją szybko, 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 szybko. Co szczekasz z prawej? Dobra, jest okej na razie. Myślę, że będzie okej. W sumie was też bym mogła to z jednego ze dwóch dać na prawo. Bo bezrobotnych to ja chyba mam. A się zapuścili daleko? Dobra. Jest katapulta, czuję się bezpieczniej trochę. O, jeszcze przyniósł złotówkę. To postawię im ten. No właśnie. Tylko, że ona pięknie przeskakuje. No i zniszczyła. Ale się odbiła. Nie szkodzi, może być. Dobra, jest katapulta. Jest, dobrze jest. Czuję się bezpiecznie. Czuję się, że już na razie to przeżyję. Że mam takie wrażenie, ale to wrażenie też może być mylne. Daj mi jeszcze te ostatnie grosze, kolego. Dziękuję. Bardzo miło się z tobą współpracowało. O, żeś ty nawet przylas. Ci z włóczniami to też jest dobry sposób na zimę, no bo oni te ryby będą łowić. Tu jest sroga ekipa. Rozumiem, zbierałeś jagódki, malinki. Dobrze, dobrze. A te rybki, dobrze. Okej, to teraz co jeszcze zrobimy? To ulepszymy sobie Moryna jeszcze wyżej. Z której strony my się rozbiliśmy? Z lewej, tutaj? To jeszcze łucznik sobie siedzi. Bo... Aha, ja zapomniałam, że mam ten. Bo tu powinien być ten... A ja w ogóle tu miałam mury. To jest najlepsze. Bo tu powinien siedzieć ten koleś. A to może dopiero jak rozbuduję bardziej główną tą siedzibę, kurde. Chciałabym tutaj sobie tak to ulepszyć. A my tu długo, długo, długo nie mamy żadnych murów. To też jest słabe. To poproszę. To byś zlast z tego. I tu mamy kolejne, ale tutaj jest fajne miejsce na farmę, tylko zimą. Farmy. Tak, wiem, śmieszne. Już coś tu zaczynają stawiać powoli. Przynajmniej drewniane. Drugiego poziomu. Tutaj mamy... Tutaj miałam drewniane drugiego poziomu, to tu robimy... kamienne. Tu będzie wieża drugiego poziomu. No już lezą, no. Coś upolowałeś, tak biegłeś tam? Jelonka, dobrze. Łucznik, dawaj tutaj na tą wieżę teraz szybko. Ach, oni katapulty mogą mnie zdążyć tutaj przyprowadzić. Jajajajajaj. No zobaczymy, co z tego wyjdzie za chwilę. To przenosiny to mógł być nie najlepszy pomysł. Co ja ostatnio mam z tymi złymi decyzjami? O, drugi łucznik zdążył. Ten tu będzie dziabał. Dobrze, dobrze. No właśnie, katapulty nie zdążyli przynieść. Ale mamy dwóch łuczników z tyłu, którzy po plecach dziabią. Dobrze, dobrze jest. Jest okej. Dobra. Katapulta tu później wróci. Tak będziecie biegać w tą sportu. No dobra, nie szkodzi. A tutaj mamy te mury, do których będziecie się wycofywać, to one też muszą być kamienne. Dobra.
Lewa strona czuje, że jest ok. Tutaj dla farmerów jest. Tylko gdzie są farmerzy? Dlaczego nie idziesz zbierać jagódek, kolego? Kieszonki pełne, dlatego? Czy w nocy nie zbierasz? O, te kurczaczki jeszcze chodzą, dobra. Tu widzę, że się nudzisz. A czemu te pieniądze są porozrzucane? Trochę mnie to niepokoi. No dobra. Taki jeden samotny łucznik sobie siedzi. Łowicie rybki? Elegancko. Wy tu nie macie na co polować, ja wiem. No można było się tu przesunąć, no można by było. Ale po co? Muszę ulepszyć główny budynek, żeby ten koleś od statku się pojawił. To jest chyba mój priorytet teraz. Zobaczmy, czy mnie stać na to w ogóle. Nie mam tu farmerów żadnych po prawej stronie. Chyba nie mam. Ziele sobie chciałam. Dobrze. Zbieraj, zbieraj. Było kiepsko. Muszę przyznać, że już byłam pewna, że to się skończy po prostu porażką. Na pierwszej wyspie porażką. Heh. To było zabawne troszkę. Rycerze na razie nie bierzemy, bo nie mam chyba nawet tylu łuczników, żebym mogła ich poświęcić na ekipę dla rycerzy, bo oni wtedy już nie polują. Lecisz, co ty idziesz, lecisz zbierać. Dawać kasę. Super. Po co ja biegnę na lewo? Aha, zobaczę, czy ten się pojawił. Od klejnotów. W sumie jeszcze ze dwóch dała. Oni fajnie dziobią przez mury. Może zdążę. A, on tutaj jest, dobra. Nie wiem, ile jest mi potrzebne na upgrade łuczników, ale domyślam się, że ze dwa albo trzy. Co, nie dał mi? Tego trzeciego? Nie, chyba dał mi. Ale tak muszę poczekać. Ale mam psa w ogóle. Musiał go któryś zestrzelić, tego co mi psa ukradł. Nie zwróciłam uwagi. A to też czasami przywiązuje uwagę do najważniejszych rzeczy, także ho-ho. Widzę, że nie mam już wolnych, bo dzidy stoją, nikt po nie nie przechodzi. Dobra. Ale jakoś się już tutaj umocowaliśmy na tyle, żeby przetrwać teraz te noce. Elegancko. Zamieniam się i lecę po ulepszenie. Chyba po lewej stronie, bo po prawej nie widziałam, a byłam, nie? Przeleciałam prawą stronę. Tu jest. A co ja mam tylko jednego? Co tu mam? W ogóle co tu tyle ludzi jest? Co tu się wydarzyło? Przecież ja od niego wziąłem więcej niż jednego klejnota. Ja nie mam więcej klejnotów, dlatego... No nie mówcie mi, że ja przyleciałam na pierwszą wyspę bez klejnotów. Nie no chłopie, ty musisz mi dać więcej. No. Już się przestraszyłam.
że nie mam przekleństw. Jaka to by była wielka porażka, jakby się okazało, że ja przyleciałam, przypłynęłam na tę wyspę bez wystarczającej ilości klejnotów. To by był już taki fail, że po prostu bym się chyba schowała pod biurko i nie wyszła ze wstydu przez tydzień. No chłopaki, teraz będziecie strzelać. Celniej. W końcu. Tylko nawet o, proszę. W kurczaka headshot. Pięknie. No dobra. Mogę zacząć planować, tylko teraz jestem trochę bez kasy. Ale ta zima niedługo minie. Kiedy ona minie? Chciałam escape nacisnąć i zobaczyć. 16 dni, a nie pamiętam, na którym przyszła zima. Wiesz, nie, bo to się liczy chyba pobyt tutaj na pierwszej, a nie ogólne, nie? Ten ogólny to jest tutaj chyba napisane. Idą bezrobotni i widzę, że nie mają za bardzo... Nie spieszy im się. A ja nie mam za bardzo funduszy, żeby im nawet dać jakąś pracę. Widzę, że ten farmer biedny jeden biega po całej planszy. Chyba farmerów mi brakuje. Proszę. Chociaż kolego, ja nie wiem, czy ja z tobą nie poczekam, bo ty tutaj te pieniążki to takie dosyć ładne zbierasz, tylko nie wiem, jak długo ci to zajmuje tak naprawdę. Długo ci to zajmie? Aha, trzy tutaj. Rozumiem, że trzy z kolejnego krzaczka. Trochę ci to zajmuje. Dobra, to ja wrócę, jak zbierzesz wszystkie krzaczki. To ma pan 2 złote. Damy jeszcze jednego farmera. To moja złotówka, nie kradnij. To też moje. Prawą stronę chcemy czyścić, więc lecimy od... Zaczynamy od rycerzy na prawo. I od 4 łuczników. Gdzie to jest? No... Kurczaczki, wracaj tu, dawaj tę kasę. Może nie jest jej wybitnie dużo, ale zawsze coś. No, tu jest właśnie zaznaczona, a tutaj nie ma kto. Ta katapulta daje pełną parą. No na tych za 5 mnie nie stać niestety. O, tu jak ładnie się coś uzbierało. Skąd wy takie fundusze mieliście? Może byście ulepszyli te mury na maksa, jak to są takie pierwsze wychodne. Tutaj chyba też zaznaczałam, że mają zbierać, ale nie ma chętnych. I tutaj był chyba jeszcze jeden obóz, jak dobrze pamiętam. Jeszcze się upewnię, że tutaj nie ma mounta, ale chyba nie ma. Wierzchowiec się gdzieś schował. Po prawej stronie chyba. Tu już nic nie ma po tej prawej stronie. Tu jest tylko atak i tyle. I kończymy prawą stronę. Tylko, wiecie co, mają trochę do przebiegnięcia. Ale mają teraz ulepszone łuki, dobra. Tutaj powinnam się przenieść, zdecydowanie się powinnam tutaj przenieść. Ale nie mam funduszy, żeby to zrobić. Bo to potrzebuje aż 3 upgrade murów i... No, znaczy tu możemy zrobić... A gdzie ekipa stąd poszła? Aha, bo ulepszałam mury i ona się zmyła, dobra. Dobra, dobra. Zabrałeś nam łuczników, zostało ich 2. Mhm. To kiepsko. Ty, a ten... Wiecie, kogo oni mi zabrali? Tego piekarza. Wtedy, jak mi tutaj rozjechali całą wioskę, to na pewno... No, bo ja go widzę, że go tu nie ma nigdzie. Oni musieli go zabrać. Kurde. On tu ze mną przyleciał na tą wyspę.
I go zmietli. No trudno. Idziemy po Mounta, bo... O, to muszę kasę pozbierać też. Bo ten mnie drażni i to bardzo. Tu proszę zbierać. Idę zobaczyć, ile mam pieniążków. Klejnotów, dokładnie. Mam na myśli klejnoty. Czy tutaj... O, właśnie. Gdzie są ci farmerzy w ogóle? Mam wrażenie, że przeleciałam i nie widziałam ich po drodze. No bo ten mi się zaraz schowa. Znowu. No i Polas. Ja mam jakiegoś pecha. I tak w nocy wylazłam i muszę wrócić za mur zaraz. Bo pewnie mnie... No właśnie, ekipa. Ej, pies! A oni zdążą? Ha, ciekawe, czy tamci zdążą. Jeden zdąży, drugi zdąży. Brawo, panowie, jestem z was mega dumna. Idźcie po łuki. Tu po lewej stronie ta ekipka już taka jest ładna. No tutaj jak ładnie trafiają nawet za tym mój korzeń. Elegancko. By mi się przydał jeszcze jeden kryształ, bo mam wrażenie, że dwa to będzie za mało na wierzchowca. Chociaż może. Weźcie tu trochę się. Pościnajcie trochę drzew, bo to zawsze z drzewa może wypaść, wiecie, dwie monetki mogą wypaść i to jest zarobek. No, wyskakuj. A wiecie, co to może oznaczać, jak on nie wyszedł? Że dwa klejnoty to jest wszystko, co mam. Aha. No to nie fajnie. A my tu mamy pana. O kurde. A czemu on trzy kosztuje? To jest ten sam. Patrzcie z tymi. On ma takie też buteleczki przed domem. Ale mnie na niego nie stać. No i genialnie. A na tego mi wierzchowca będzie stać chociaż? To jest miniaturki. Ale ten wygląda fajnie. Ten mi się podoba. Tylko co on robi? A, on robi taką szarżę. A ciekawe, czy ja mogę wjechać nim w przeciwników. Kurde, tutaj trzy potrzeby. Ale... Tylko, że z tego, co kojarzę, to na pierwszej wyspie mieliśmy... No i będę musiała jeszcze raz wracać na pierwszą wyspę? Kiedyś? Ano będę. Oddaję, to moje. Tylko teraz wiecie co, muszę shift w dziwny sposób różnie wiele razy naciskać. Dobra, może jeszcze dwa i wystarczy, bo znowu stracę młotki, a nie stać mnie teraz na te straty. Czy ty jesz sobie przez śnieg? Ty jesz sobie przez śnieg. Elegancko. Cieszy mnie to bardzo. Nie cieszy mnie to, że mam ostatni kryształ.
Trudno. I tak nie mam jeszcze ulepszenia i tak będę musiała tu wrócić zniszczyć jaskinię. Nie. W życiu mnie nie stać na marnowanie pieniędzy. Oczywiście oszaleli. Dziwne dźwięki, takie jakby coś miało się zaraz niesamowicie złego wydarzyć. No on jest szybszy, na pewno jest szybszy od tamtego... ...co się wlókł. Może byśmy ulepszyli mury? Dobra, może stać mnie na to trochę ludzi. W sumie to mogłam się teraz przesunąć, jak mam kasę. O. Oj, chciałam iść po tych ludzików tam, ale dobra. A, już nie postawię korzenia. Kurde, korci mnie, żeby zobaczyć, czy mogę zaszarżować. Może w jakąś resztkę zaszarżuję. Tak. Ale ja ich tylko odsuwam. Ja ich chyba nie ranię. Znaczy, odrzucam ich. Okej. Zrobimy tak. Okej. I będziemy puszować w prawą stronę. Tak troszkę, żeby jak najszybciej zniszczyć ten portal. Tylko wtedy nie wiem, czy dam radę obronić się po lewej, no bo nie mam jakichś wybitnie dużych umocnień, chociaż mogłabym tam wieżę ulepszyć i na przykład zbudować jeszcze jedną. No mimo, że to jest pierwsza wyspa, trzeba brać pod uwagę, że no te ataki już będą mocne. Nieważne, że to jest pierwsza wyspa. Ataki będą mocne i koniec, kropka. To jest zresztą wieża, już nawet mi chyba nie będzie potrzebna. Chyba szkoda funduszy na wieżę. Tutaj tylko im zrobimy trochę polanki, żeby mogli sobie popolować jeszcze. To ty tak prychasz. Zmęczyłeś się? No, dawaj, bo ja tu muszę ulepszyć jeszcze. Jeszcze troszkę. O, jakiego cela nagle mają, co? Ulepszałabym to na maksa ogólnie. Bo teraz tak się zastanawiam. Nie, no muszę zerknąć po lewej stronie, co ja tam mam dokładnie. Zostawię wam pieniążka. Dzięki. Zbieracie? O, jak elegancko. Dobra, zaczynam się odkuwać z kasą. To mi się podoba. Zaczynam się odkuwać. Masz trochę, wrzucimy do skarbca nawet. Możesz nawet jednego, chociaż nie. Nie no, przydadzą się, bo jak przyjdzie lato, to i tak będę ich potrzebować. Jesteś zmęczony, czy on takie dźwięki wydaje, bo nie wiem, tak za bardzo. Ciężko mi jeszcze rozpracować tego wierzchowca, no bo w końcu jest, wiecie, świeży. No wiem, że to pewnie ataki idą. Tu kura sobie biega, ten łucznik biegnie. O, ja szybciej chodzę niż oni. Niż oni biegają. Proszę mi poddawać pieniążki teraz. Jak my tu jesteśmy zabezpieczeni?
Mamy trochę dziabaków. Jeszcze bym z dwóch wykupiła. Dawaj mi tę całą kasę, co przed chwilą tutaj się wysypywała. Mamy wieżę na drugim poziomie. To zdecydowanie trzeba... Nie no, zobaczcie, ile tu ich dochodzi. Zdecydowanie trzeba zrobić tak. To na trzeci. I tutaj gdzieś jeszcze z przodu walnąć jedną wieżę. Tutaj gdzieś widziałam. Gdzieś tu się czaiła jeszcze wieża jedna. Tutaj, o. Tylko kurczę, nie mogę, bo jest za dużo lasu jeszcze. I tutaj jak będę miała wieżę na trzecim poziomie, to wtedy zaatakuję portal na prawej stronie. Bo tutaj już wiecie, 6 łuczników to już sobie troszeczkę nam zbije ataku. Nie? Myślę, że to jest dobry plan. Tylko, czy może ktoś też szybko przyjść? O, dziękuję. Nie wiem, czy mi będzie stać na ulepszenie na trzecie. A gdzie ty chcesz mieć? Ja tu followowała. Ja wiem, ja pewnie mam iść i wrzucić pieniądze do skarbca, bo mądry władca to oszczędny władca. Ale ja nie idę, wybacz. Idź sobie. Idź sobie, bo ja nie idę. A kysz. Nie, ja tutaj muszę ciężko budować. Ktoś ma jeszcze jakieś drobne dla mnie? O, zniknęła. Patrzcie, powiedziałam, żeby sobie poszła, sobie poszła. Tu jeszcze 2 złote, dobrze. O, przyszła. Uparciuch z niej, kurde. Nie, ja tu muszę wierzyć jeszcze raz na jeszcze jeden poziom, bo bym chciała następnego dnia już tutaj. Chociaż nie, to dopiero będzie drugi. Znaczy trzeci poziom, czyli 2 łuczników, no właśnie. Ale zdecydowanie nie stać mi na 3. Więc niech ci będzie, że pobiegnę trochę w tę stronę. Ale ja wiem, czego ty ode mnie chcesz. Panowie, w was... Nadzieja? No chyba jeszcze nie. O! To już mi wygląda jak coś, co będzie można wydać na trzeci poziom łuczników. No. W sumie to dlaczego ja nie... Tu jest gdzieś obóz zaraz, nie? No właśnie. Mium. No elegancko. Wy tutaj zbijecie troszkę. Wiesz co, taka już trochę pora wracać, myślę. Ej, rolnik. Zabiera się z tymi widłami do domu. Bo to jesteś za drogi, żeby cię stracić. Dawaj, 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 dawaj. Przyspiesz, kolego. Tarada. Dobrze. Moi drodzy, też sobie zobaczymy ten atak. A w następnym odcinku dokończymy wieżę i polecimy już na przystań. Wyczyścić tą prawą stronę, żebym się już nie musiała stresować, że mnie tutaj z dwóch atakują co chwilę. Jak myślicie, czy ten mount jest lepszy? Bo z racji tego, że po prostu biega trochę szybciej, dla mnie jest lepszy. Bo ta szarża to jest taka, o. Jest, bo jest. No. Jest trzeci poziom. W sumie ja mam w ogóle 2 rycerzy na prawej stronie? Chyba mam już. Można by było ich puścić na atak. Tylko oni potrzebują naprawdę... A, no to bym puściła. Wyszło idealnie. W następnym odcinku Blood Moon. A po Blood Mooniku oni sobie pobiegną.
zaatakować. No, to idealnie. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że coś się podobało i widzimy się w następnym. Bye!